Witam, Sławek Mechacki, Prokam Alert, cebula Ozima. Znajdujemy się na plantacji cebuli ozimej odmiany Nevix, cebula zimująca, siana 20 sierpnia. W technologii uprawy cebuli ozimej w tym kierunku uprawiamy ją w dużym zagęszczeniu z przeznaczeniem na zbiór pęczkowy. Także głównym naszym celem jest uzyskanie wczesnego plonu. Tutaj na tej plantacji z herbicydów zastosowany po siewie był tylko Stomp Aqua z dobrym adiuwantem Hurricane Soil. Naszym celem było stworzenie powłoki przeciwko chwastom, to nam się udało. Do końca sezonu nie mieliśmy problemu z zachwaszczeniem. Co zrobić, żeby cebula ozima weszła dobrze w cykl przezimowania? Przede wszystkim powinna mieć 3, maksymalnie 4 liście, a średnica u nasady powinna być nie większa niż 0,8-0,9 cm. Zapewnia to bardzo dobre warunki do przezimowania, jak również bardzo dobrą kondycję przed okresem zimy. Co na wiosnę? Tutaj plantacja jest pod agrowłókniną, w tym sezonie już ją odkrywaliśmy, natomiast ostatnie zawirowania pogodowe sprawiły, że została przykryta raz jeszcze. Na start sezonu polecamy przede wszystkim bezchlorek, chlor pali korzenie cebulowych, dlatego forma bezchlorkowa jest absolutnie niezbędna, aby uzyskać szybki, intensywny plon. Na tej plantacji planujemy zbiory rozpocząć w połowie maja, dlatego bardzo istotne jest, aby roślin nie blokować, dlatego też nie będziemy stosowali już tutaj herbicydów wiosennych. Cała ochrona przeciwko chwastom będzie odbywała się mechanicznie. Na start sezonu 250 kg Elixirio Supreme, zawierający właśnie w potas w formie siarczanowej, niechlorkowej, jak również będziemy starali się tutaj wzmocnić środowisko glebowe poprzez zastosowanie baktotarczy, która bardzo ładnie nam zreanimuje środowisko w obrębie korzenia, jak również w następnej kolejności planujemy zastosowanie około 0,8 litra preparatu Improver, który właśnie przeciwdziała wszelkim takim warunkom stresowym na początku uprawy właśnie tego typu cebulowych. Także na tą chwilę to wszystko, będziemy informować o kolejnych naszych działaniach na plantacjach cebul ozimych. Dziękuję bardzo.